Poziom absurdu zaczyna przekraczać wszelkie granice. Chodzi o sprawę dofinansowania prac projektowych przebudowy ulicy Wojska Polskiego i Żółkiewskiego. Urząd Miejski otrzymał oficjalne pismo od wojewody mazowieckiego informujące o negatywnej opinii ministra. Stwierdził on, że samo opracowanie dokumentacji projektowej dla przyszłej inwestycji nie będzie miało wpływu na rozwój i konkurencyjność regionu. Dlatego, jak czytamy w piśmie, dalsze procedowanie w przedmiotowej sprawie nie jest możliwe. Wydaje się wręcz dziwne, dlaczego wojewoda daje decyzję odmawiającą udzielenia dotacji na dokumentację przebudowy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego, ale tego samego dnia puszcza do nas oko i mówi: odwołajcie się, jak się odwołacie, to jest szansa na to, że dostaniecie. Urząd odwołał się do wojewody mazowieckiego, choć jak podkreśla wiceprezydent Konrad Frysztak, do takiej sytuacji w ogóle nie powinno dojść. Odwołanie zostało dostarczone do wojewody. Wiem, że wojewoda dostarczył to odwołanie do ministra rozwoju. Niemniej dziwi mnie fakt, że na początku tego roku parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości odtrąbili sukces, który mówił, że będziemy mieli dodatkowe pieniądze na tę dokumentację. Kwota 1 200 000 zł wspomagająca nasz budżet. To oczywiście kwota, po którą warto sięgać. A teraz okazuje się, że piętrzone są przed nami problemy. Liczymy, że po tym odwołaniu sytuacja wróci do normy, to znaczy pieniądze, które zostały obiecane radomianom, pieniądze, które mają pójść na poprawę życia mieszkańców Radomia i osób podróżujących drogą krajową nr 9 i 12, faktycznie do naszego miasta spłyną. Przypomnijmy, że poprawkę budżetową składali posłowie PiS. Mimo iż została ona przez Sejm zaakceptowana, to minister rozwoju wydał negatywną opinię i ostatecznie pieniędzy na prace projektowe nie będzie. W ubiegłorocznej kampanii wyborczej parlamentarzyści PiSu już wtedy podkreślali o tym, że ta inwestycja jest dla nich bardzo ważna. To nas ogromnie ucieszyło, zwłaszcza, że wszyscy kandydaci do parlamentu podpisali kontrakt dla Radomia, w której między innymi znajduje się budowa ulicy Wojska Polskiego. Tej ulicy, której pierwotnie nie wpisano do poprawki, tej ulicy, która w tej chwili, zdaniem ministra rozwoju, nie jest rozwojowa i nie będzie podnosić jakości życia Polaków. Mam nadzieję, że jednak mimo wszystko to dofinansowanie do Radomia dotrze. Prace związane z opracowaniem dokumentacji sfinansowane zostaną z budżetu miasta. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od Zbrowskiego do Kozienickiej wraz z przebudową Zwolińskiego jest zapisana w wieloletniej prognozie finansowej Radomia. Natomiast jej realizacja bez wsparcia z budżetu państwa nie będzie możliwa. Prezydent Radosław Witkowski oraz wiceprezydent Konrad Frysztak przedstawili projekt nowego cennika biletów autobusowych. Na najbliższej sesji radni otrzymają projekt uchwały w tej sprawie. Został on pomyślany w taki sposób, by każdy znalazł w nim odpowiednie dla siebie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze od dotychczasowego. Jeśli radni zaakceptują ten projekt, zmiany będą obowiązywały już od stycznia. Zmiany w taryfie opłat, nowe produkty w komunikacji publicznej to przede wszystkim chęć tego, aby nasza komunikacja publiczna była jak najtańsza, żeby kosztowała jak najmniej, ale też widzimy drugi powód, dla których chcemy zrobić te zmiany. Chcemy zachęcać mieszkańców Radomia do tego, aby jeszcze częściej korzystali z komunikacji publicznej i aby komunikacja publiczna w naszym mieście funkcjonowała jak najlepiej i była jak najbardziej przyjazna dla naszych mieszkańców. Dużą nowością będzie m.in. jednogodzinny bilet na wszystkie linie za 3,80 zł, ulgowy 1,90 zł. To rozwiązanie, dzięki któremu osoby jeżdżące z przesiadkami będą mogły zaoszczędzić, zastępując kilka biletów jednorazowych jednym biletem godzinnym. Najwięcej zmian i obniżek dotyczyć będzie posiadaczy karty miejskiej. Wprowadzając nowe funkcje na karcie miejskiej, chcemy mobilizować i motywować mieszkańców Radomia do tego, aby wyrabiali sobie kartę miejską. Istotną zmianą jest wprowadzenie na karcie miejskiej kilku rodzajów nowych biletów okresowych na wszystkie linie. To bilety szkolne, semestralne oraz bilety dla posiadaczy karty seniora. Bilet szkolny ważny od 1 września do 30 czerwca kosztować będzie 300 zł. Jego jeszcze tańszy wariant dla posiadaczy karty Rodzina Plus, miejska karta dużej rodziny. To wydatek 240 zł. Wprowadzone będą także bilety semestralne za 160 zł za okres od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do 30 czerwca. I to samo z kartą Rodzina Plus, 130 zł. Obniżamy cenę jednorazowego biletu z e-portmonetki na karcie miejskiej z 2,80 do 2,60
40, odpowiednio ulgowy będzie kosztował 1,40 zł. Obniżamy cenę ze 1,40 zł na 1,20 zł. W dalszym ciągu pozostawiamy ofertę biletu na odcinku do 2 przystanków i nasi mieszkańcy Radomia będą mogli korzystać z tego produktu w cenie nominalnej do tej pory, czyli 2 złote bilet normalny, złotówka bilet ulgowy. Posiadacze karty seniora będą mogli przez cały rok kalendarzowy podróżować wszystkimi miejskimi liniami autobusowymi już za 100 zł. Obniżą się też dotychczasowe limity obowiązujące krwiodawców, o co zabiegało Centrum Krwiodawstwa. I na koniec jeszcze jedna miła wiadomość dla wszystkich mieszkańców. W dniu bez samochodu, który wypada we wrześniu, korzystanie z komunikacji miejskiej będzie całkowicie bezpłatne dla wszystkich bez wyjątku. To samo dotyczyć będzie także dojazdu na cmentarze 1 listopada. Ponad 1 200 000 unijnego dofinansowania trafi do Radomia na realizację 2 projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo. Celem projektu w drodze do samodzielności jest poprawa sytuacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. W ramach tego projektu w domach tych osób będą prowadzone warsztaty, aby te osoby jak najlepiej czuły się w naszym mieście, spotkania z terapeutą, dodatkowe ćwiczenia, wyjścia z domu. Chcemy, żeby dobrze czuły się u nas i wiedziały, że są ważną częścią naszego społeczeństwa. Wsparciem w ramach programu zostanie objętych także 20 opiekunów osób niepełnosprawnych. Projekt Czas na aktywność jest z kolei skierowany do 40 osób nieaktywnych zawodowo, w tym niepełnosprawnych oraz opuszczających pieczę zastępczą. One potrzebują dodatkowej uwagi, trzeba ich wzmocnić, trzeba pokazać im, jak już w samodzielnym życiu muszą zdobywać pracę, asymilować się, widzieć korzyści funkcjonowania i mieć, że tak powiem, taką umiejętności, które często wynosimy z domów rodzinnych, takiej przedsiębiorczości, a tutaj tego nie mają i chcemy im w tym pomóc. O tym, że osoby niepełnosprawne chcą czuć się ważne i potrzebne, wie Dagmara Janas, prezes Stowarzyszenia Razem. Nowe umiejętności pozwalają im odzyskać wiarę w siebie. Praca podnosi poczucie własnej wartości, dlatego takie projekty są niezwykle potrzebne. Osoby niepełnosprawne też muszą czuć się, że są potrzebne i jak najbardziej aktywizacja i społeczna, i zdrowotna, i rehabilitacyjna, zawodowa, jak najbardziej jest to potrzebne i to jest tak naprawdę taki pierwszy punkt, który dla nie osób niepełnosprawnych jest ważny. Stowarzyszenie Razem prowadzi m.in. środowiskowy dom samopomocy, w którym osoby niepełnosprawne przygotowywane są do wykonywania chociażby codziennych obowiązków. Przygotowujemy ich do wyjścia na zewnątrz, do wyjścia na, żeby mogli czegoś się tutaj nauczyć i próbować wyjść na otwarty rynek pracy. Na pewno nie wszyscy będą mogli z tego skorzystać, ale no, staramy się, żeby ich przygotować. Łączna wartość obu projektów to ponad 1,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie ponad 1 200 000. Radom odwiedzili dziennikarze z Ukrainy. Przylecieli do naszego miasta na zaproszenie prezydenta Radosława Witkowskiego. Przypomnijmy, że na początku września mieszkańcy Lwowa mogli odwiedzać radomskie stoisko ustawione w centralnej części miasta. Oprócz informacji o samym Radomiu była tam prezentowana m.in. oferta portu lotniczego Radom oraz firmy Sprinter, która obsługuje lotnicze połączenia Radom-Lwów. Prezydent Radosław Witkowski spotkał się także z merem Lwowa, z którym rozmawiał o możliwościach współpracy gospodarczej, turystycznej i kulturalnej. Aby jeszcze bardziej zainteresować mieszkańców Ukrainy naszym miastem, dziennikarze zrzeszeni przy Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie oraz dziennikarze lokalnych mediów Lwowa przylecieli do Radomia. Chcemy te kontakty rozwijać, bo wierzymy, że ma to duży potencjał w obie strony. Zarówno warto odwiedzić Lwów, ale chcemy też namawiać Ukraińców do tego, żeby przylatywali do Polski, przylatywali po prostu do Radomia, bo Radom jest dobrym miejscem na to, żeby zacząć swoją podróż po Polsce, ale też udowadniamy dzisiaj, że w Radomiu także wiele rzeczy jest wartych zobaczenia i że nie musi to być tylko przystanek, przesiadka, ale dobre miejsce na spędzenie chociażby kilku dni weekendowych. Dziennikarze spotkali się w Urzędzie Miejskim z wiceprezydentem Karolem Semikiem i dyrektorem Kancelarii Prezydenta Mateuszem Tyczyńskim. Między innymi zapoznali się z historią miasta. Szczególną uwagę zwrócono na protest robotniczy czerwca 76.
Mnie zainspirowała do zorganizowania tej wizyty wizyta przedstawicieli miasta Radomia we Lwowie na takim tradycyjnym już festiwalu partnerstwa polsko-ukraińskiego, którego jesteśmy generalnym partnerem jako Polska Organizacja Turystyczna. I tam właśnie usłyszałem od pana dyrektora Tyczyńskiego takie słowa, że każde miasto ma swój potencjał, trzeba tylko potrafić go odnaleźć, trzeba potrafić stworzyć odpowiednią strategię promocyjną i trzeba stworzyć odpowiednie produkty turystyczne. Po spotkaniu w urzędzie zostali zaproszeni na wycieczkę po Radomiu. Obejrzeli m.in. Centrum Miasta, Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia i Muzeum Wsi Radomskiej. Такі спокій, розміреність, чисто, комфортно. Місто є спокійне, чисте і тихе. Побачилися кілька музеїв, але найбільше подобається мені електровня. Подібне музеїв є в Києві – Арсенал. У нас в Києві є Арсенал, десь подібний до цього. Він дуже інтелігентний має вигляд. Я порахувала, скільки книжкових крамниць. Задивила мене лічба книгарень. Відео, що місто ставить на едукацію, викшталцення. Тут шанують і освіту, і науку. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.